Znowu Bambosz, który ma wychodzić jako pierwszy. No on już pokazał swoją moc w tym poprzednim meczu przeciwko ekipie Zero Zero Nation, a teraz Bambosz już tutaj czeka na grę skopy, ale no, zaskoczył teraz Dukef. Oj, trzeba będzie tutaj reagować. Jest jedna eliminacja, ale już też rusza rotacja od antyterrorystów. No, powinni w miarę na czas zebrać się tutaj nasi rywale. Jeszcze MHL no, próbuje tutaj na środku coś zrobić, ale no niestety nie ma tutaj łatwych przebitek dla Polaków. Mynio na szczęście sobie daje rady. Podniesiony teraz jeszcze USP, a więc Mynio będzie musiał walczyć w duecie w tym momencie jeszcze z Kejem. Oj, czeka, to Kej na wychylenie. Ładna pesteczka. Kej chce jeszcze czarować, chce jeszcze więcej mięska. I dwójka antyterrorystów, jeden od Kevena, jeden tutaj na lewo od ściany, są dual berety, ale Kej wydaje się, że jest naprawdę dobrze ustawiony do tego, żeby za chwilę tutaj reagować. Jedna eliminacja, wychyla się teraz Moł, no ale Mynio walczy, jeden doświadczony zawodnik, drugi też bardzo doświadczony zawodnik, no i Moł teraz kombinuje, zmienia pozycję, wie, że to może być jego szansa, aby teraz, no właśnie, przejść do tego Kevenu, żeby przejść do tych kamer właściwie, przepraszam. O i tego Mynio może nie spodziewać, ale czy usłyszał tam teraz Mynio Moł? 20 sekund, coraz mniej czasu, no ta, ten coraz większy brak czasu może troszkę grać na korzyść naszego rywala. Na rywala szuka komponentów Smoku, wie jak mogą zagrać w takiej sytuacji, no i Mynio już tutaj jako pierwszy raz z Bambosem przebija się przez Smoki. A proszę tutaj, robi akuku teraz Bambos. Eliminacja, jeszcze ciągnięty spray. Ale ISS trafia z tego Famasa, no mamy tutaj dosyć spore zamieszanie. O i przydałyby się teraz fragi od Tomiko, jakiś dobry cross, tylko że Tomiko tutaj jest w tym momencie osamotniony, ale świetnie trafia MHL, traci sobie także Tomiko. Odpowiada jeszcze Moł, ale Kej po raz kolejny dla swojego zespołu w tym spotkaniu. No i zostaje już tylko ISS, 28 punktów zdrowia. No i ISS, panie ISS, co ty panie wierzysz, jeśli ty z tym sądzisz, że ty taką rundę jeszcze uratujesz? Nie ma szans, Kej z eliminacją, Kej z headem. Ale ta bomba właśnie, posiadanie naszych rywali, no nie ma opcji, to jest wygrać teraz tego pojedynku przez granat dymny. No czy my mamy jeszcze flesza? No nie ma, jest Palak, jest Smoke, u jednego i u drugiego zawodnika na ale. Teraz eliminacja, ale i tak jeszcze Duke daje głowę. No i to jest problem, trzeba się spieszyć, mało czasu, ale Kej bardzo pewne teraz wyjście po tą bombę, dwóch na dwóch, może zabić teraz antyterrorystę, no i ruszyć pod bombside bait, może to jest okazja, może to jest szansa, żeby wygrać jeszcze taką rundę, z niczego, trafię teraz Tomiko, no i robi się dwóch na jednego, pędźmy, pędźmy, biegnijmy teraz pod ten bombside B, a Tomiko jeszcze tutaj trzyma pozycję, Tomiko, czy ta bomba zostanie podłożona, tak, czasu wystarczy, czasu jest wystarczająco dużo, no i jeden na jednego, Kej wie skąd będzie nadchodził Dosia. Dosia, ten legendarny zawodnik z Majora w Krakowie, którego miałem okazję oglądać na żywo. A wtedy, kiedy on rozgrywał klacze, wtedy, kiedy on zostawał sam na serwerze po swojej stronie barykady, no to ciarki przechodziły po plecach, ale ciarki przejdą teraz wszystkim fanom Nine, bo to była rewelacyjna runda. No nie, no się musiałem posłuchać, żeby się nie zaśmiać. A Bambosz jedzie, jedzie i będzie szukał dalej Bambosz. Oj, 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 ależ błysk jeszcze dorzucony od Mynia. Dosia nie śpi, no zasnął, zasnął teraz po tym gracie błyskowym Dosia. Trzyma jeden z naszych graczy wodę. Teraz tutaj, no chyba niepotrzebnie ten duel podejmowałem, przecież nie chociaż z drugiej strony, kiedy już był na tyle blisko w tym rękawie. No i cały czas tutaj kontynuuje MHL. Ładna eliminacja, jeszcze tutaj wierzę, jest tutaj drugi rywal, teraz zabawi się z oponentem i zabawił się tak, że pokonał i jednego, i drugiego. No łatwy, łatwy ten poprzedni full dla zawodników Nine, nie było większego oporu. Wygrywane pojedynki, zabezpieczane wyposażenie, ale widać, że wrócił ten playstyle Nine, że kiedy prowadził Mynio, no i dobrze to wychodzi, pasuje to tym zawodnikom, teraz Bambosz. Jeszcze z eliminacją Bambosz, jeszcze powróci teraz pod antyterrorystów schowanych w okolicach wody, ale tutaj już większych problemów nie będzie, Tomiko to kończy. Tutaj, no próbował za tego Smoka się wychylać, teraz Moł ze snajperki odpalił. Jedna eliminacja, drugi frag, teraz MHL jakby chciał tutaj jeszcze w okolicach tego Palaka przyspieszyć. Kej będzie reagował, ale MHL jednak szybszy, MHL jeszcze przez tego Palaka przebija, ale tutaj rywal cały czas za kolumną, tego chyba się nie spodziewamy. Oj, Moł z kolejnym trafieniem, trafi teraz do się MHL, ależ to była reakcja. No jeden na trzech, no i może czas na czary od MHL-a, ładnie próbował, ale niestety... No i MHL, ależ to było szybkie otwarcie.
dodatkowo Bambosz trzymający bomb Saitano odnaleźli dosyć szybko, wydaje się, te dogodne dla siebie pozycje zawodnicy Nine. Tomiko rewelacyjnie jeszcze teraz odnajdzie Kei rywala. No i trafia teraz Duke, ale te skany, one powinny pozwolić MHL-owi trafić. Oj, problemy przez chwilę. Nie zorientował się w ogóle Duke, że tam MHL przecież do niego strzelał. No chyba 6-3, no wątpię, żeby tutaj jeszcze mu próbował cokolwiek zrobić, bo daleko od tego wszystkiego jest Moł. Tam Bambosz nieźle karci po prostu. A tutaj nawet nie widzimy tego taki Big Scott. No i to się bardzo źle kończy, bo tak z bombsite'u ciężko się broni. Tym bardziej, jeśli te execute'y są przekoksiarskie, po prostu, przekoksiarskie. Też tutaj Kay chce ruszyć, ale Menio też dosyć szybko z tego bombsite'u A. Próbuje przerzucić ciężar pod B, pod Cave'em, aby tutaj troszkę namieszać, aby do końca nasi rywale nie wiedzieli, gdzie finalnie chcemy zaatakować. Tomiko wraz z Kejem na środku, no i Kamil jako ten pierwszy będzie tutaj jeszcze, bo za chwilę cię wychylać! Poleciał granat błyskowy, nie widzi nic teraz ISIS! No i Kej dojeżdża pozycję, on bierze tutaj jeszcze jeden terrorysta, jest na tym mainie, dobre skany! Ale Dosia w takim elemencie gry jest po prostu wyśmienity. I teraz do smoku jeszcze pozycję Tomiko, uda się wyłapać rywala! A więc dwóch na dwóch, ale dojeżdża już tutaj bombsite, jeden antyterrorysta, jeszcze MHL dobrze gra teraz z tym smokiem, Tomiko go coveruje! No i Tomiko to kończy, Tomiko boss! 8-3, na resztkach rywale. Już tak jakby delikatnie zaczynało brakować pomysłów, a za to nie brakuje skuteczności od MHL-a, Keja, od Mynia. W rzeczy samej to musi być znowu wygrana runda. Jeszcze Nejdzik pod głowy, pod nogi Kejda. I te skany, mijaneczka. No, przytulili się teraz w tym smoku rywale. Trafił Kejd, trafił jeszcze jeden terrorysta. No, trzeba do samego końca uważać, pobijany teraz Kejd. Aby tutaj udało się taką rundę wygrać, bo będzie nieciekawie. A tutaj no, jest bliska skoczenia. A czy słyszał Menio Dosie? Menio rywala, chyba tak. Chociaż jeszcze niezdecydowani jesteśmy, gdzie się wcelować. I takie wyjście przez smoka, bo od rywala, jest na szczęście MHL gotowy, szybki i skuteczny, 9-3. Rezultat jest bardzo obiecujący po tej pierwszej części spotkania. Tomiko jest głodny, chociaż wie, że tutaj będzie dojazd, niestety chyba przyblokował go tutaj delikatnie Menio. No nie wiem, czy to była dobra decyzja, żeby grać tak agresywnie, ale poczekajmy, mamy tutaj jeszcze Bambosza, próbuje strzelić się Menio. MHL też musi jeszcze ubezpieczać, mamy tutaj cały czas, no właśnie, jeszcze snajpera. Być może on będzie w stanie tutaj zdobyć jeszcze eliminację. No, przydałby się teraz Bambosz, który dopisze kolejnego fraga na swoje konto od tych pleców. Bambosz próbuje, walczy, obijany teraz Duke. Jeszcze w międzyczasie odpala teraz MHL Kej z eliminacją. Robi nam się 3-1! Bam, 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 bam! I boss, moi drodzy! Co to jest za kocur pistoletówek? No niesamowity jest ten chłopak. Teraz Kej też sprytnie, gdzieś tutaj schowany, aby złapać timing. Ten timing może być świetny, ale Kej jednak odpalił. No i teraz splitowanie do Bambosza. On sam musi tutaj pozycjonować. Bambosz! Jedna eliminacja, ale Kejd odpowiada. Jeszcze tutaj jakieś skany na środku i proszę, jest frag od MHL-a. No więc sytuacja 3-3. Czyli będziemy się tutaj retakeować. Jeszcze skany. No czeka to tylko, żeby tutaj za chwilę reagować. Wszystko tutaj próbuje wybudować mu tą przestrzeń do tego pikowania MHL. Tam na nidzie nikogo nie ma. Już pochowani terroryści w BS-ie w sytuacji postplant. Ubezpieczają plecy, ubezpieczają wyjście z Heavena, ubezpieczają wyjście od kamer. No i za chwilę już będą wiedzieli, że nikt prawdopodobnie od pleców nie nadejdzie. Mocno teraz obijany jest rywali. Tam jeszcze Menio. No i Kejd zostaje sam. To może być jego runda, ale to będzie jednak runda Meniotaura, moi drodzy. A więc bomba będzie rozbrojona 11-3 i znowu w takiej wyrównanej sytuacji to my wychodzimy zwycięską ręką finalnie z takiej właśnie rundy. To jest niesamowite, jak często my to robimy. 4 suma summarum granaty, okej, okay, no u nas coś więcej nie ma, no ale może to też jest właśnie taka runda tego typu, kiedy przed chwilą forsowali nasi rywale, chociaż poczekajmy, bo... Uj. Ależ raz szybko te fragi posypały się na konto naszych rywali, ale Bambosz jeszcze walczy, jeszcze Hedik przeciągnięty, jeszcze no jakiś selfless dorzucony pod tego Cave'a. Próbuje Bambosz, ale no odkrycie wszystkich pozycji, nagle rywali może być trudne, ale widać, że to oparowanie gratami jest okiem niezłe u Bambosza. Podobno ostatnio na teście granatowym u MHL-a jako egzaminatora zdał Bambosz na 4, więc był serwer sfrizowany bardzo długo przez oczekiwanie, nabijały się rundy dla CT-ku z racji niepodkładania wtedy bomby przez terrorystów, no i stąd się wziął ten wynik 20-8 na HLTV. Ja tak bym obstawiał.
Teraz gramy z Miksem Dosi. To jest drużyna, która się nazywa X-God. I proszę, jest agresja, jest pomysł, jest 3-3. Więc już całkiem trochę rzeczy nam wyszło w tej rundzie. No i przecież tutaj no tylko jeden z naszych graczy będzie na te plecy wchodził. Tutaj dodatkowo jeszcze od pałacu za chwilę wejdzie terrorysta, a więc no będzie zamknięty tutaj Tomiko. Mogą być problemy, dokładnie, mogą być problemy. No i Bambosz ze snajperką, ale czy to będzie gra pod wygranie rundy? Chyba wydawałoby się nie, ale z drugiej strony to jest Bambosz i no właśnie, myślę, że szkoda byłoby, żeby on nie próbował, a teraz już ta droga troszkę mniej wyboista po tej pierwszej eliminacji, ale nie, jednak odpuszczenie, jednak chowanie tej snajperki, ucieczka. Kocioł, już w tych pierwszych sekundach pod bramą, na bombsidzie B, ale Kate obrywa teraz tym odłamkowym, trochę punktów zdrowia stracił, no to tutaj musi uważać, no przydałoby się wsparcie, jest jedna eliminacja, szarpał troszkę Wiktor tym celownikiem. Ale frag się pojawił, mało odpowiedział. No i mamy 4-4. Bambosz szuka tutaj timingu i on będzie wyśmienity, dokładnie. A więc jest przewaga po stronie Polaków. Jeszcze ubezpieczał tutaj Bambosza Kej. Zawodnicy atakującej formacji. MHL bez problemu pokonuje teraz mało. Dorzuci sobie flesza, wycofuje się. Tutaj Minio, ten timing, oj, brutalny. Brutalny, bo nie będzie chyba przez to nikt patrzył na bombsite B, chociaż waha się teraz Bambosz, czy nie zerkać. Oj, Mynio, pan Mynio robi dobrą robotę. Teraz już tylko Duke poobijany. Słyszał tutaj Bambosz, krok w stronę bombsite B, a tam przecież jeszcze Kej od bramy. Więc to musi być koniec. 12-6, 6 rund meczowych. Oj, Kej, już tutaj na tym środku dosyć taka ofensywna pozycja w pierwszych sekundach. I zobaczymy, czy to będzie ISS, czy ISS. Oj, ale nie będzie takiej okazji na razie, bo mał z trafieniem. No i trzeba tutaj się wymienić eliminacjami, albo właśnie, w ogóle nie wymieniać, tylko po prostu dopisać ją na swoje konto. Ja z trafieniem i teraz ekipa X-God tego nie robią. Moi drodzy, pierwsze są otwarte kwalifikacje, które właśnie teraz są rozgrywane, potem są zamknięte kwalifikacje i potem jest RMR dopiero. Więc tutaj jeszcze trochę drogi jest do Majora, aczkolwiek jeśli udałoby się przez to otwarte przejść, to już jest, szczerze powiedziawszy, największy sukces, mam wrażenie. To będzie najtrudniejsze, o, tak to ujmę. Teraz Bambosz, ależ timing, wola Boga, tak to się robi. 10 sekund i już Polacy od każdej praktycznie możliwej strony. MHL z trafieniem z pistoleta, i to musi być koniec, to musi być po prostu koniec tego spotkania, dokładnie. GG. Brawo, brawo, Right Janusz, znowu świetna robota na obserwerze. Mamy kolejne zwycięstwo, mamy 13-6 i mamy kolejny etap kwalifikacji, których już czeka rywal.